Moi drodzy, witam was w następnym dniu z kawą i z śniadaniem. Dzisiaj na śniadanie zrobiłam sobie kanapki z pastą jajeczną z tuńczykiem, bo wczoraj robiliśmy, także dzisiaj na śniadanko wlatuję. Życzę mi smacznego jajem śniadanko, piję sobie kawkę, no i zapraszam was na dzisiejszego vloga. Kawa wypita, śniadanie zjedzone. Porozmawiałam sobie też z moją babcią w międzyczasie. Też dzwoniłam do przychodni umówić się do lekarza. No, na badanie kontrolne takie, na wizytę kontrolną. Także w którymś vlogu wam powiem, do jakiego lekarza idę. Na wizytę kontrolną. Pamiętajmy, badamy się, chodzimy na wizyty kontrolne, sprawdzać, czy coś tam się nie dzieje z naszym zdrowiem. Także no, ja się umówiłam i pójdziemy, zobaczymy, czy wszystko jest ok. Ja wiem, że nie wyglądam za korzystniej, ale dopadła mnie alergia. No i cały czas kicham. Łzy mi lecą, także was za to przepraszam, ale to jest najgorszy okres, jak mnie dopada alergia, bo nie za fajnie wyglądam, ale miejmy nadzieję, że mi to szybko zejdzie. Mnie zawsze, ale to zawsze, uwierzcie mi, zawsze z rana dopada alergia, chociaż nie zawsze tak wyglądam. Dzisiaj jest najgorszy dzień taki. No, rozpaliłam w kominku, było trochę zimno, ta zima nas po prostu trochę dołuje, przynajmniej mnie trochę dołuje, jest zimno, minusowe temperatury i mi jest teraz tak zimno w ostatnim czasie, że to jest jakaś masakra. Ja mam nadzieję, że te mrozy szybko miną i że będzie już cieplej i ta zima się w końcu skończy, bo ja już chcę wiosnę, lato, ja już chcę ciepłe dni, a nie zimę. Chodzi o dzisiejszy obiad, to dzisiaj w planach mamy zrobić krokiety na obiad, bo dawno po prostu nie było i z rosołu zrobić jakąś zupę. No tylko zastanawiam się jaką, nie wiem, pomidorową, zobaczymy, pomyślimy. No i krokiety na obiad, mamy sałatkę jarzynową, mamy tą pastę, także wzięło nas na zrobienie krokietów, bo dawno nie było. Ja ostatnio jadłam krokiety, kiedy jak byłam u babci. Także no troszkę minęło i no mamy taki smak na krokiety i robimy krokiety na obiad. Ja mam w planach dzisiaj nagrać dla was jeszcze jeden film, a czy mi się to uda, to no nie jestem wam w stanie powiedzieć, ale plany są, żeby nagrać jeszcze jeden film. I zobaczymy, czy mi się uda. Mam nadzieję, że mi się to uda. Za oknem no teraz świeci słoneczko, chociaż jest zimno na dworze, to te słońce może... Przez te słońce może wydawać się, że jest ciepło na dworze, ale jest zimno na dworze. No i co, ja sobie siedzę i za chwilę wlatuje druga kawa.
Teraz tak jest, że staram się pić jedną kawę dziennie, moi drodzy, a no czasami w wyjątkowych dniach, wyjątkowe sytuacje, no to piję dwie kawy, a dzisiaj akurat mi się tak spać chce, no to sobie zrobię drugiej kawki i no. Zrobiłam sobie kawę cappuccino tą waniliową. Bo jak ją zaczęłam pić, tak mi smakuje. Akurat na wykończenie miałam, także wzięłam resztkę i będzie trzeba kupić. Ja piję na zmianę cappuccino i rozpuszczalną kawę, czasami też kawę z ekspresu, ale ostatnio, jak wylatuje druga kawa, to jest to cappuccino. Dziękuję Wam za tak pozytywny odbiór filmu makijażowego. Jest tam propozycja, żeby zrobić jeszcze jakiś film z Kołem Fortuny. Na pewno będzie, ale kiedy to nie wiem, nie jestem wam w stanie powiedzieć, bo kilka filmów mam w głowie zaplanowanych i mam nadzieję, że się udaje zrealizować. Także wyczekujcie, wyczekujcie. Na pewno, jak mówiłam, będą vlogi. No, tak jak mówiłam, będzie na pewno dużo vlogów. W planach są jeszcze inne filmy, na razie wam nie będę zdradzać, jak wypalam to dopiero, bo u mnie plany jakie są, no to często nie wypalają, także czekam na ostatni moment, żeby wam powiedzieć, jak już będzie nagrany, zmontowany film, to dopiero wam powiem. No, a ja sobie robię herbatki, żeby się tak rozgrzać. Dzisiaj się już praktycznie nic nie będzie działo, dlatego kończę dzisiejszego vloga. Jeżeli Wam się spodobał, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, bo lecimy po 500 subskrypcji. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie pozytywne komentarze, piszcie też pomysły na filmy, jakie byście chcieli zobaczyć. Tak jak Wam mówiłam, jakie będą filmy, ale może jakaś propozycja od Was padnie, jaki film chcecie zobaczyć. No i będzie mi miło, jeżeli wpadniecie na mojego Instagrama, zostawicie tam po sobie ślad. I jeżeli wpadniecie na mojego TikToka i na Vinted, macie wszystkie linki na dole w opisie. A już nie przedłużając, kończę ten odcinek. Widzimy się w następnych. Pa, pa.